chciałabym przedstawić szybko w tej krótkiej prezentacji. Zacznę od tego, czym jest dostępność, co to znaczy wykluczenie cyfrowe, co kryje się za tajemniczym skrótem CAG 2.0, co robimy źle na naszych stronach i co możemy zrobić, by było lepiej. Słowo dostępność nie jest najbardziej fortunnym wyrażeniem w języku polskim, bo accessibility angielskie jest trochę szersze. I taka ważna informacja na początek, jeżeli nie pojawia nam się błąd 404 i wyświetla nam się wszystko, to nie znaczy, że nasza strona jest dostępna. To chodzi o coś więcej. A mianowicie chodzi o to, że każda osoba, bez względu na wiek, niepełnosprawność, używane technologie, jest w stanie skorzystać z naszego serwisu. Osoby, które są narażone na to, że nie będą mogły z niego skorzystać, to są tak zwane osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym. Czyli osoby niewidome i słabowidzące, i to jest najczęściej podawany przykład, dlatego że one wykorzystują najwięcej technologii, które ułatwiają, umożliwiają im korzystanie z tych stron internetowych. I tak, jeżeli mamy do czynienia z osobą niewidomą, ona korzysta ze screen readera. Jest to program, który wchodzi na stronę internetową i linearnie czyta to, co się na niej pojawia. Osoby słabowidzące używają programów powiększających, zmieniających kontrast, zmieniających kolorystykę. Kolejnie są to osoby starsze. One troszeczkę podobnie funkcjonują, jak często są też słabowidzącymi. Dlatego dla nich istotny jest kontrast, taka przewidywalność strony. Jeżeli teraz się nauczyły, że mają pole wyszukiwania w prawym górnym rogu, to najpewniej tam będą go szukać. Kolejna kwestia to są osoby głuche i głucho-niewidome. Wydawałoby się, że okej, ktoś nie słyszy, ale przecież może sobie przeczytać to, co jest na mojej stronie. Dlaczego potrzebuje czegoś ekstra? Otóż osoby głuche, dla nich językiem natywnym nie jest język polski. System migowy opiera się na innej składni, na innej gramatyce. Dlatego jeżeli będziemy wykorzystywać bardzo skomplikowane struktury zdaniowe i taki chaotyczny sposób przedstawiać informacje, dla nich to będzie niezrozumiałe. Dodatkowo jeszcze osoby, które mają niepełnosprawność motoryczną, to znaczy jakiś problem z kończynami górnymi. Jeżeli mamy małą ikonkę na stronie, w którą musimy bardzo precyzyjnie kliknąć, no to pojawia się problem, ale nie tylko, bo wyobraźmy sobie sytuację, że siedzimy przed komputerem, musimy napisać bardzo ważnego maila, w jednej ręce trzymamy telefon, w drugiej, drugą coś tam jeszcze robimy. No i wtedy okazuje się, że też jesteśmy potencjalnie zagrożeni wykluczeniem. To też na przykład sytuacja, kiedy złamiemy sobie prawą rękę. Osoby korzystające z przeglądarek tekstowych to też są najczęściej osoby niewidome, które nie korzystają ze screen readerów, ale z linijek brajlowskich. To znaczy jest to takie urządzenie, które się podłącza do komputera i one tą treść, którą otrzymalibyśmy, gdybyśmy wiedzieli, przelewają na pismo Braille'a i ta osoba sobie śledzi to, co się tam pojawia. Oraz tutaj grupa użytkowników z niepełnosprawnością intelektualną. Dla nich też skomplikowany, zawiły tekst i nieprzewidywalna struktura strony jest ogromnym zagrożeniem. Bardzo często pojawiający się skrót w temacie dostępności WCAG 2.0, który się wziął z wyrazu World Content Accessibility Guidelines. Jest to dokument stworzony przez konsorcjum W3C, który bardzo szczegółowo omawia, co robić, czego nie robić, czego się trzymać na stronie, żeby zachować tą jej dostępność i zagwarantować. To jest bardzo rozległy dokument regulujący wiele kwestii, na które oczywiście nie mam tutaj dzisiaj czasu. Chciałabym powiedzieć o czterech pryncypiach tutaj, które są kluczowe dla dostępności tej strony. Jest to kwestia postrzegalność, to znaczy elementy interfejsu, które są u nas na stronie, muszą być przedstawione w taki sposób, żeby zmysły użytkownika mogły to odebrać. No dość oczywiste, ale nie zawsze, bo naturalnie myśląc o tym, co umieszczamy na stronie, kierujemy się wyobrażeniem użytkownika, który siada, czyta sobie, przegląda, klika, wchodzi, wychodzi. A gdzieś ta grupa, która w specyficzny sposób, korzystając z technologii asystujących, wchodzi na naszą stronę, potrzebuje pewnych specyficznych
rozwiązań, a o tym będzie troszeczkę później. Następnie kwestia funkcjonalności, czyli wszystkie komponenty i nawigacja na naszej stronie musi być możliwa do użycia. Wszystkie jakby te podpunkty będą później rozwijane. Trzecie pryncypium to zrozumiałość, logiczne. Informacja oraz obsługa musi być zrozumiała dla użytkowników. I czwarte pryncypium to rzetelność. To znaczy, jeżeli nasza strona jest dobrze, poprawnie napisana, znacząco rośnie prawdopodobieństwo, że będzie ona dostępna. I teraz właśnie o siedmiu głównych grzechach, które popełniamy na naszych stronach. Najczęściej nieświadomie, bo nie zakładam, że ktoś celowo podkłada nogę osobie niewidzącej, tak najpewniej też nie robi czegoś specjalnie na przekór zasadą dostępności. I tak, jeżeli stosujemy nagłówki, a powinniśmy je stosować, to zadbajmy o ich porządek. H1 jest po to, żeby było na górze, H2, żeby było niżej, H3 jeszcze niżej i tak dalej. Z czego to wynika i dlaczego to jest ważne? Tak jak mówiłam, osoby niewidzące, korzystające ze screen readerów, chodzą po stronie liniowo. To znaczy, syntezator nie analizuje tego, jak to jest poukładane na stronie, tylko odczytuje strukturę strony, tak jak ona została napisana. I tak jak widzący użytkownicy nie czytają strony od lewej do prawej, każdy wraz po kolei, tak osoby niewidzące nie przesłuchują linearnie całej treści. Używają skrótu klawiaturowego, przeskakują między nagłówkami i wyszukują treści, która ich interesuje. I tutaj bardzo pomocna jest też kwestia skippingu. Tak jak nam nie chce się znowu raz jeszcze czytać całej strony, tak nie każmy tym użytkownikom przesłuchiwać od nowa całej zawartości. Jeżeli umieścimy kilka skippingów odnoszących do najpopularniejszych, najczęściej używanych naszym zdaniem zawartości, znacząco ułatwimy im życie i będą bardzo wdzięcznymi użytkownikami. Następny grzech, który często popełniamy, to kontrast. I tutaj z jednej strony mowa właśnie o użytkownikach słabowidzących, starszych, ale też tych, którzy przez kilka godzin już tego dnia pracowali przy komputerze, wieczorem siadają znowu przy kiepskim oświetleniu i nie katujmy ich jeszcze kiepskim szarym kontrastem na trochę bardziej szarym tle. Po prostu dla higieny. Zdrowia. Kwestia niejasnych linków. Często nasze notki, artykuły kończą się czytaj więcej, dalej info, dalsze informacje. I tak, osoby, które nie widzą i poruszają się właśnie po nagłówkach i linkach, usłyszą mniej więcej właśnie listę nagłówków, a później czytaj więcej, czytaj więcej, czytaj więcej, czytaj więcej. Aha, o czym? Jak to rozwiązać? Będzie chwilkę, za chwilkę. Mam nadzieję, że tutaj jakby nie narażę się nikomu za bardzo. O co chodzi? Jeżeli umieszczamy grafikę i mamy możliwość zawarcia w niej opisu alternatywnego, to znaczy, że powinniśmy to zrobić. I załóżmy taką sytuację, że użytkownik, który nie widzi, znalazł się na tej stronie, przed panel uczestnik, wysłuchał tam część informacji i nagle usłyszy FB cover, raczej cover, bo syntezator tego nie przeczyta. No jest lekka dezorientacja. Kolejny problem jest z formularzami. To znaczy, jeżeli na naszej stronie funkcjonują jakiekolwiek formularze, czy do zapisania się na newsletter, czy do kontaktu, skomentowania, czegokolwiek, wyposażmy je w linki, w atrybuty label. Bo jeżeli tego nie zrobimy, no to właśnie ten użytkownik znowu usłyszy pole aktywne, pole aktywne, pole aktywne. W znacznikach label powinniśmy zawrzeć informacje, co tam się powinno zawrzeć. Czy imię, nazwisko, numer telefonu. Kolejna kwestia to jest możliwość obsługi z klawiatury. Czyli nasza strona powinna być możliwa do przejścia tylko przy pomocy klawiatury. Najprościej można to zrobić w kilka sekund. Taki test, odpiąć myszkę, nie korzystać z touchpada i tabem sprawdzić, czy jesteśmy w stanie przejść po wszystkich aktywnych elementach na naszej stronie. I tutaj kolejna ważna kwestia. Sprawdźmy, czy widzimy, w którym miejscu jesteśmy. Jeżeli poruszamy się tabem, znajdźmy jakieś zaznaczenie tego miejsca, w którym się znajdujemy. No i teraz najważniejsza kwestia, co możemy zrobić, żeby nasze strony WordPressowe i nie tylko, bo tak naprawdę te zasady odnoszą się do wszystkich technologii, żeby właśnie było lepiej. WordPress zadbał
atmosferę, tworząc wtyczkę darmową oczywiście do pobrania przez każdego, WP Accessibility. Bardzo ją polecam, ale niestety smutny fakt jest taki, że żadna technologia nas nie wyręczy w dbaniu o dostępność i nie jest to jednostkowy fakt, że raz zrobimy coś na rzecz dostępności i ta strona już na pewno na zawsze będzie dostępna. Nie, tak nie będzie. To jest proces, o który musimy dbać przez cały czas. Ta wtyczka pomoże nam w kilku rzeczach i przyspieszy właśnie proces dostosowywania naszej strony. Doda skiblinki, o których mówiłam. My tylko podajemy identyfikatory, do których miejsc chcemy, żeby te skiblinki prowadziły. Doda attribute language. To znaczy, to jest, wydawałoby się drobiazg na stronie, wpisać w jakim języku została ona napisana. Ale jeżeli ktoś korzysta z syntezatora i syntezator będzie musiał się domyślić, w jakim języku jest ta strona prowadzona, no to może być problem. Bo na przykład zacznie czytać po polsku angielską stronę i wyjdzie dziwnie. Następna sprawa to jest aktywacja widoczności obrysu dla fokusa, czyli to, o czym mówiłam wcześniej. Rozszerzy link. To jest również to, co pojawiło się wśród grzechów głównych na naszych stronach. Czyli jeżeli sobie ustawimy, żeby wszystkie rozszerzające linki dalej, czytaj więcej informacji, to one domyślnie będą czytać dalej o i na przykład temat tego artykułu, co jednocześnie nie musi być widoczne dla osób widzących, więc jeżeli boimy się, że to zacznie wyglądać nieestetycznie czy nieprofesjonalnie, to ta obawa znika, bo to może być tylko dostępne dla osób, które z tego korzystają. Dodatkowo usunięte zbędne atrybuty Titan, tam gdzie nie są potrzebne, żeby nie były one duplikowane przy formularzach, fotografiach i tak dalej. Umożliwi regulację i powiększenie czcionki i kolorystyki na stronie i umożliwi nam zbadanie tego kontrastu. To znaczy takimi prostymi pipetkami sobie sprawdzimy, czy kontrast między treścią a tłem jest odpowiedni, spełnia standardy. To, co możemy zrobić sami i też nie potrzebujemy do tego jakichś wielkich umiejętności, technologii i tak dalej, to uzupełnienie tekstów alternatywnych przy grafikach. I tutaj, żeby pojasnić, nie chodzi o wielozdaniowe opisy, co się tam dzieje, co tam służy, ale jeżeli mamy jakiś tekst, a jest to ważny tekst na tej grafice, to napiszmy w kilku zdaniach, o co w tym chodzi, co tam się dzieje. A jeżeli to są elementy, które służą tylko ozdobnictwu na naszej stronie, zostawmy te atrybuty puste. W innym wypadku osoba, która słucha naszej strony, usłyszy całą ścieżkę dostępu, więc wysłucha ciągu cyfr i dziwnych liczb. Uporządkujmy sobie nagłówki, przystosujmy formularze, czyli w większości przypadków to będzie dodanie tego atrybutu, label. Sprawdźmy, czy to, co mówiłam, czyli sprawdźmy, czy możemy dotrzeć do każdego z elementów przy pomocy klawiatury. Sprawdźmy, ewentualnie zmienimy kontrast. I to wszystko z mojej strony. Jeżeli są jakieś pytania, to... Dzięki, Weronika. Czy są jakieś pytania? A, już widzę, dobrze. Ja mam komentarz dotyczący tej wtyczki. Czy ona usuwa te wszystkie atrybuty dla wszystkich, czy najpierw wykrywa, czy osoba ma jakieś wspomagacze i dla niej usuwa te atrybuty? Nie. To znaczy ona po prostu zmienia na naszej stronie to, co jest do zmiany, bez względu na to, który z użytkowników będzie z niej korzystał. A od pewnego czasu instytucje państwowe muszą spełniać standardy WCAG 2.0. Mam pytanie, czy istnieje jakiś organ, który to sprawdza? I czy istnieją kary bądź coś w tym stylu? Właśnie to jest bardzo ciekawy temat, bo jakby ustawowo wszystkie instytucje, które korzystają z finansowania publicznego, powinny były dostosować swoje strony internetowe od 2012 do końca czerwca 2015 roku. Zapis jest, rozporządzenie jest, ten ustawowo określony czas minął, strony nie są dostosowane i nic się nie dzieje. Więc teoretycznie mówi się o tym, że w przyszłości takie instytucje będą miały problem z pozyskiwaniem funduszy. To samo się dzieje, jeżeli prowadzimy projekt unijny. Musimy w tym momencie zagwarantować tą dostępność, bo może nam zostać cofnięta dotacja, ale nie ma jasnego komunikatu, który by mówił, czy o grzywnach, czy innych restrykcjach związanych z brakiem dostępności na stronie. To ja mam szybkie pytanie.
Niektóre urzędy idą jeszcze dalej i wymyśliły sobie, że same będą odczytywać treść strony. Zawsze wydawało mi się, że z punktu widzenia tych wymagań to jest jakby nadmiarowe rozwiązanie i ono tak naprawdę często nie pomaga, bo screenreadery są w tym 7 razy lepsze. Pytanie, jak ty się na to zapatrujesz? Znaczy, powiedziałabym nawet więcej, one szkodzą. Bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że użytkownik screenreadera wchodzi na taką stronę i nie daj Boże, ona automatycznie zaczyna odtwarzać. W tym wypadku mamy nakładające się na siebie teksty i ta osoba nawet będzie zdezorientowana, gdzie ona ma to wyłączyć, w jaki sposób, więc to nie jest dobre rozwiązanie i odradzam. Ja chciałem tylko dodać, że bardzo polecam udać się na niewidzialną wystawę w Warszawie. Tam naprawdę można się przekonać, jak bardzo ważne jest to, o czym tutaj mówimy. Natomiast moje pytanie jest takie, jak jest z atrybutami ROL w HTML-u 5? Czy my je powinniśmy dodawać, czy nie? Bo ja już czytałem sprzeczne informacje w sieci na ten temat. Przepraszam, ale nie odpowiem na to pytanie. Nie mam takiej wiedzy akurat w tej kwestii. No, trudno. Ja mam takie pytanko, bo wytyczne WCAG są bardzo precyzyjne i czy my, posługując się zwykłą jakąś darmową wtyczką do WordPressa, mamy zagwarantowaną pełne spełnienie tych wymagań? Czy my musimy robić dodatkowo coś jeszcze? No bo te wymagania tak naprawdę są znacznie większe niż ta funkcjonalność, którą gdzieś tam we wtyczkach WordPressowych mamy dostępną. Znaczy, to jest takie absolutne minimum, co możemy zrobić, to nie zagwarantuje nam tej dostępności, o której mówi WCAG 2.0. Ona jest jeszcze wyrażona w trzech stopniach, to znaczy ten minimalny na poziomie A, ten, który się wymaga od rejestrów publicznych, czyli 2A i 3A, to już jest taki super w ogóle dostępny z tłumaczeniem nawigowym, z obie deskrypcją. Te wtyczki i te rozwiązania, o których mówiłam, to są takie, co można zrobić tu i teraz i szybko, żeby było lepiej i jakąś taką minimalną dostępność zagwarantować. To, co jest w WCAG, to jest właśnie cały rejestr bardzo szczegółowych rzeczy, które wymagają czasu i często też pieniędzy, żeby je zaimplementować. Jeśli mogę, chciałem po pierwsze powiedzieć, bardzo podobała mi się Twoja prezentacja, bo warto poruszać ten temat, a wiele osób o tym zapomina. Ale żeby przekonać nieprzekonanych, jeśli mogę coś dodać do Twojej prezentacji, że przyszło mi to do głowy, jak pokazywałaś poszczególne elementy. Można upiec kilka pieczeni na jednym ogniu, ponieważ Ty walczysz o dostępność, ja walczę zawsze o użyteczność, a są tu specjaliści od SEO. Akurat spojrzałem na Marcina Kosodowskiego i mnie natchnęło, że robiąc drobne zmiany, robimy wszystkim, że tak powiem, dobrze. Ponieważ nie wspomniałaś chyba o kliknij tutaj albo tutaj, który jest złym pod każdym względem, a jeżeli tylko zrobimy jakikolwiek tekst, wojna w Iraku i zamiast kliknij tutaj i podlinkujemy to, to osoba niedowidząca wie, co będzie klikać. Z punktu widzenia SEO mamy content, który Google rozpozna, że to jest to, a z punktu widzenia użyteczności ja się cieszę, że nie ma powielenia idiotycznego linku, który nic nie znaczy i zajmuje tylko przestrzeń. Więc trzy pieczenie na jednym ogniu. Dokładnie. Pracujmy razem. Dokładnie. I tutaj jeszcze właśnie dodam też z punktu SEO, że zagwarantowanie tego, że ja nie znam się na pozycjonowaniu, ale to, co też bardzo często pojawia się w dyskusjach o dostępności, jeżeli prowadzimy te zmiany, to nie tylko znacznie zwiększymy grono swoich wdzięcznych odbiorców, ale też poprawimy pozycjonowanie tej strony, bo w przypadku wypełnionych altów, uporządkowanych nagłówków to dobrze działa. I tutaj może jeszcze taka informacja z drugiej strony, jeżeli mogę jeszcze chwileczkę, że to są osoby bardzo specyficznie funkcjonujące w naszym społeczeństwie, które przez wiele, wiele lat gdzieś tam były na marginesie, miały swoje imprezy, swoje życie, swój kawałek świata. Teraz jeżeli działamy na rzecz integracji społeczeństwa i coś robi się z myślą również o nich, niespecjalnie dla nich, ale coś, co jest również przemyślane w ten sposób, żeby będą mogli skorzystać, to są naprawdę wdzięczni w tym momencie użytkownicy, bo wiedzą, że nie będą musieli przekopywać się przez tonę dziwnych informacji i uczyć się nowej strony na nowo, bo to jest zawsze czas i wysiłek, ale będą mieli swoje wierne źródło rzetelnych i dostępnych informacji. Okej, ja mam jeszcze dwa pytania. Czy znane Ci są jakieś statystyki, jeżeli chodzi o procent osób, których dotyczy ten problem w stosunku do użytkowników średnio na stronie? I drugie pytanie, czy są jakieś narzędzia, które pozwalają nam, jak deweloperom, przetestować
wprowadzone poprawki, czyli na przykład jakieś bezpłatne wersje tych oprogramowań, które czytają strony i tak dalej. Tak, można sobie, może od końca, można sobie za darmo w ramach sprawdzenia sprawdzić syntezator mowy, jak działa, to jest NVDA, NVIDIA, zainstalować sobie i spróbować przez chwilę być użytkownikiem korzystającym z syntezatora. Trudno jest podawać liczbę w tym momencie, bo mówi się, że nawet do 10% użytkowników boryka się z jakąś niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnością wzroku, czyli grupą w sumie, która najczęściej się tutaj pojawiała, to jest kilka, 3-6%, bo tutaj znowu niepełnosprawność wzroku jest bardzo szerokim pojęciem. Niewidomi, słabowidzący, niedowidzący, można by tych kategorii mnożyć. Więc mniej więcej to oscyluje w tych granicach. Jeżeli chodzi o sprawdzenie, czy to, co zrobiliśmy, działa, no to właśnie, możemy po pierwsze sprawdzić tym darmowym syntezatorem, przesłuchać to sobie. Jest też darmowe strona, walidator, który też nie jest idealny, ale coś nam już podpowie. Jest to Wave, oficjalne narzędzie. Tam wklejamy po prostu adres z naszej strony i to wyrzuca nam błędy i podpowiada, co można z tym zrobić. Wave to jest też wtyczka do Mozilla, to chyba tak będzie najprościej. Wave.webaim.org to jest pełen adres. Też, można wyłączyć style i przejrzeć, jak będzie wyglądać struktura naszej strony z punktu widzenia niewidomego użytkownika. Też możemy. Jeżeli byłoby jakieś pytania jeszcze, to zapraszam do kontaktu. Nie ma tutaj maila, a to weronika@wyraźnielepiej.org. Chętnie się podzielimy wiedzą, doświadczeniem właśnie fundacji. Jeżeli nie ma już pytań, to dziękujemy bardzo. Weronice, dziękuję.